Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Panią Janną. Halo? A to ciekawe. A to Pani usnęła, Panią Janną? A skąd? No to co taka cisza? Załatwiałam w ostatniej chwili. Ale Panie Wojtku, na wieki wieków amen. Słyszałam, na przekór możnym władcom, kłamcom i tyranom tego świata. Witam Panie Wojtku, witam i od razu mówię, że psy szczekają, kury gdakają, a karawana jedzie dalej. Panie Wojtku, my się nie bijemy dla ludzi, my się bijemy o wyższe wartości. I tyle. A ja już się bałem, że Pani już jest tak znużona programami ze mną, że Panią sen po prostu przejął. Bo jestem. Z jednej strony to już jestem. Pani Wojtku, tak mam czasami dość, że może ludzie niech też słyszą, że każdy dzień to jest takim wyzwaniem. I mówię sobie, nie, już się nie będę bić. No ale usłyszę tych zakłamańców i to się nie daje rady. Nie daje się rady. Po prostu trzeba by tego nie widzieć. Także znużenie, znużenie. Zmęczenie fizyczne, bo my już nie jesteśmy młodzi. My nie mamy po 20 lat, Panie Wojtku, tylko 20 lat to nam brakuje do setki. A nie po 20, żeby była ta siła dzień i noc. Tylko człowiek też już w kość dostaje i fizycznie, i jest i znużony, i zniechęcony. I tak naprawdę to myślę, że my tej prawdy nie odkryjemy, ale geszeft jest na tyle duży, że ja w to wierzę, że pociągnie ktoś to po nas. Nam się może to nie udać, Panie Wojtku, bo to jest walka faktycznie z wiatrakami. Ale myślę, że będziemy takimi przysłowiowymi kropelkami i to się musi wydać, bo to jest taki gruby przekręt, że to już ludzi ileś tam, iluś ludzi na świecie to wykryło. Tylko w Polsce jest tak czarno, tak zakazano. Pani Janno, mogę wiele rzeczy uwierzyć, ale nie w to, że Pani jest znużona i zmęczona, bo... To nie chodzi o mnie akurat. Jestem. Ja tylko patrzę oczami widzów, albo właściwie uszami widzów. Nikt Pani w to nie uwierzy. Pani Janno, widzi Pani tak. Człowieka. Ja wiem. Człowiek w Pani przypadku to jest rzadkość, ale może być umierający. A jak przychodzi czas do walki, to Pani po prostu nabiera takiego tlenu, gdzie z pewnością i starczy na kilka godzin prowadzenia programu. A później, jaki jest rezultat tego, to już jest inna sprawa. Panie Wojtku, ja to narzekać nie będę, bo się wrogowie bardzo cieszyli, a co niektórzy to by jeszcze nie wierzyli. Nie o to tu chodzi. Mam leki wspomagające, dotleniające, mięsień sercowy. Jak potrzeba, to wstaję i działam. Kiedy padam, to padam na pyski, nie mam siły. No totalnie. A kiedy i w kurze. To na tym wkurwie, jak to mówi Olszański, to nic mnie nie boli, Panie Wojtku. O, a ja Pani Janno, zanim przejdziemy, to ja chciałbym pokazać, jak pięknie rysuje, maluje córka Pani Janny, Zuzia, proszę uprzejmie. O! Odręcznie, wszystko sama odręcznie, tak, i jest dużo więcej tego. Mam po prostu na razie to przekazane. Proszę bardzo. Ktoś, kto się zna, to wie o tym, jak to się mówi. Malarze to określają marynkę. Tak. Marynkę. O. Proszę uprzejmie. No właśnie, Panie Wojtku. No taki talent do rysowania ma, ale każdy, kto ma tam dzieci i pewnie mnie słucha, to wie, jak ciężko do dzieci dziś trafić. Przez te wszystkie lata, to co gadałam do ludzi, Panie Wojtku. Tutaj narysowała Zuzia Panią Joannę na białym koniu. O. A no Panie Wojtku, nie faczysznie, może w marzeniach, ale dobre i to. Panie Wojtku, ale może już tak na poważnie, to jeszcze chcę powiedzieć, że każdy z nas, pewnie tam w większości macie dzieci. I Państwo na pewno dobrze wiedzą, jak trudno jest do własnych dzieci trafić, a to do
dopiero do rzesz ludzi i tak dalej. No to zadanie wojsku faktycznie jest, no tak jakby wziął człowiek młotykę i szedł, jak to się mówi, z motyką na słońce. A we własnym domu najwięcej problemów. Chcąc wychować dzieci dzisiaj nie dla świata, a jednak żeby sobie w tym świecie poradziły, to jest niemożliwe. Proszę nie krytykować mojego najważniejszego szpiega. Agenta. Ale to chcę powiedzieć, tu krytyka krytyką, no bo też jej się na pewno jak każdemu dziecku no, oberwało, też nie miała lekko ze mną, bo ja tu wymagałam trwania przy starych wartościach, a tu świat wpycha w nowe. No i kto tu jest zły? Te koleżanki i koledzy, którzy zachęcają do tego dobrego świata, lekkiego, by ta matka co gada takie rzeczy, więc to też były ciężkie chwile. Chociaż nie było między nami, jak to się mówi, jakichś skrzytów czy awantur, ale przykrości były. Ja patrzyłam z przykrością, jak świat ją ściąga, a ona patrzyła z przykrością, że mama mnie nie rozumie, a taki jest świat i trzeba się do niego dostosować, a ja nie trzeba się do świata dostosować. No więc te rzeczy różne były, ale to już pomijam. Najważniejsze jest to, że to, co gadałam o tych niewytrapanych, to też mówiła i nie krytykowała: mamo, tak nie można. Nie możesz tak. I co do tych inaczej kochających, jak to? No nie można tak, to są ludzie. Też mi gadała jak biskup Zambony, że trzeba kochać, trzeba być tolerancyjnym, trzeba rozumieć. I w pewnym momencie, bo o tym przy tym konflikcie w tym Izraelu, już sama sobie pewne rzeczy zaczęła znajdować. A że w rodzinie mamy też takich lubiących Żydów i oni jej wkładali w głowę różne rzeczy, a tu matka gadała co innego, no to ja byłam ta zła, tak? Taka sama zła, jak nie strawiana w rodzinie, jak i tutaj przez niektórych na pana kanale, panie wojsku. Nie jest lekko. Tak samo dostaję w życiu prywatnym, jak i tutaj na kanale. Pani Janie. A dlaczego to mówię? Niech mi pan da skończyć, jak już ruszyliśmy to, bo było to dla mnie też wielkim bólem. I dopiero jak to dziecko samo zobaczyło, zaczęła mi pokazywać te dzieci z urywanymi rączkami i co gadają ci niewydrapani, jak kłamią w sprawie Palestyny, tak dziecko mi przyznało, że no niestety mam rację, tylko ona woli sobie tą rację znaleźć sama, no bo ona jest też baran taki charakteru party jak pan, waleczny, i nie będę jej nic narzucać, znaczy musiała to sama wygrzebać, odkryć, no i z tego powiem, przy tym dniu dziecka jestem dumna, że po tylu latach takich nieporozumień, bo ja mam jakieś wsteczne poglądy, a świat jest inny, dziecko zrozumiało jednak, że ci niewytrapani są niebezpieczni. Pani Janno, ja tutaj skoryguję widzom, że pani Janna, mówiąc o baranach, myślała o znaku zodiaku oczywiście. No tak, no, oczywiście. To też znaku. Tak mi się przynajmniej pani Janno wydaje, dobrze mówię? Tak. Stąd to tak, ale to są szczerzy ludzie, tylko bardzo energiczni i właśnie tak jak pan to powiedział, miecz samurajski jest od razu cięcie i koniec. Ale ja takich ludzi lubię, wobec tego ja się w takim kontekście szczerości się z córką dogaduję, bo ja mam taki, ja lubię takich ludzi i wolę niż zredzieli. O, wolę jak mi ktoś powie prawdę prosto z mostu, niż owija, cuduje w papierki szeleszczące, cukierki i tak dalej. Dobra, panie Wojtku, bo coś żeśmy... Ale nie, ja jeszcze nie skończyłem, pani Janu, jeszcze nie skończyłem, bo tu jest zdjęcie, które pokazałem. O, jeszcze raz pokażę. Dziad z babą i chciałem powiedzieć, że moja agentka numer jeden nie dość, że pięknie rysuje, to jeszcze ma poczucie humoru, bo stwierdziła, że to jest pani Janna i ja. Tak. Czy bardziej zgryźliwe te tryki, jak w tym filmie było. Ja nie wiedziałem, że te trycy? Że barany są takie złośliwe. A bo poczucie humoru też ma, pan też ma poczucie. A tutaj, drodzy Państwo, zanim pokażę jeszcze coś, to muszę wyjaśnić pewną sprawę a propos Trumpa. A to się będzie wiązało akurat. Pani Jana to później dokończy, bo ma więcej na ten temat informacji. Ja natomiast Państwu po swojemu to zobrazuję. Otóż obecnie, jak wiecie, jest pokazywanie Trumpa jako tego, który został skazany.
No, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, powiedzcie mi, czy mając takiego zięcia, mając takie konekcje i możliwości zrobienia tak wielkiego majątku, można być skazanym? Nie, można tylko uczestniczyć w cyrku. To jest mistyfikacja zrobiona celowo po to, by ogłupiały, totalnie ogłupiały naród amerykański swojej większości, nie mógł się doczekać jego przyjścia, a tym samym pokazując, że system go gnębi, będzie to jeszcze łatwiejsze. Czyli mówiąc krótko, większa rzesza będzie jeszcze stała za Trumpem. Biorąc pod uwagę, że to jest system, biorąc pod uwagę, że ten system na dzień dzisiejszy kreuje Bidena, nieudacznika, który notabene też gra. Jeszcze większego nim jest. I w taki sposób, drodzy Państwo, kreuje się ten sztuczny zamęt. Nigdy nie ma i nie będzie, jeszcze raz powtarzam, jakiegokolwiek niekontrolowanego zamętu. Zapamiętajcie sobie, nigdy nie będzie. To wszystko jest uzgodnione, ponieważ to napędza jeszcze bardziej. No zwróćcie uwagę na Amerykanów. Jest coraz gorzej. Za tym stoi Biden, a tym samym system. System każe bidenowski Trumpa. Za co? Za dupę Maryi. No to jest najprostsze. Więc wiele osób jeszcze powie, no zaraz, on tam jakąś tam panienkę, no to chyba lepsze to niż chłopa jakiegoś. A poza tym to znaczy, że jest mężczyzną. Weźcie pod uwagę, że kogo trzeba skupić się najbardziej obok Trumpa? Teksas. Teksas. Bo Teksas ma ludzi twardych. Jeszcze. Nie mówię wszyscy. A w Teksasie oprócz twardości coś tam jeszcze w tych głowach jest. I wszystko na temat. Rozumiecie? Więc to tylko przysporzy mu splendoru. Na tej tapecie obecnie geopolitycznej, gdzie znajduje się Biden. Wszystko na temat. A tutaj, drodzy Państwo, mamy piękne zdjęcie. I pokażę. Proszę uprzejmie. Żeby było dobrze widać. Pani Janno, to jest właśnie ta pani, która pracuje dla Trumpa. I tu są bomby z napisami po hebrajsku. Jakby pani mogła przedstawić dokładnie, kim ona jest i co tam jest napisane. Tak, to co córka właśnie mi pokazała. Była gubernator Karoliny Południowej, republikanka, czyli ze stajni, jak to mówiła, tylko Trumpa, tak? Tak, musi pani troszkę głośniej mówić, pani Anno, bo coś pani przycichła. Aha, już moment. A może ja mam przyciszony telefon, tak lepiej? No, tak chyba się... może i lepiej, ale było coś przez chwilę cicho. Ale dobrze, dobrze, i tak będzie nagrane. Tylko mi się wydawało, że coś tam... Zawsze się drę, panie Wojtku, to czasem mogę... O, teraz jest dobrze, no i... pani Anno, teraz jest dobrze. Gubernator Karoliny Południowej, republikanka Nikki Haley. Pisze się Nikki Haley. I ona na pociskach, które były wysyłane do Izraela, kucnęła tam i napisała po angielsku finish them, czyli wykończcie ich. Wykończcie ich. Taki podpis złożyła na jednej z tych pocisków. Czyli mamy Amerykę wolną. I ludzi tam piastujących wysokie stanowiska. Wykończcie ich. Pani Jano, bardzo dobrze, że pani to powiedziała akurat, bo jeżeli tu powiążemy to, że jest to człowieka, Trumpa, to tylko jest dodatkowy dowód dla pewnych naiwnych, którzy twierdzą, że jemu się coś źle dzieje. Prawda? Nic się nie dzieje, wszystko idzie tak, jak należy.
drodzy Państwo. Problem jest tylko z Wami, w swojej większości, że nie potraficie wyciągnąć żadnych wniosków. Trump jest psychopatą. To jest psychopata. Również, bo takimi się najlepiej steruje. Jest plugawym człowiekiem. Jego przeszłość również. Przypominam, że otarł się o różne biznesy na podłożu pornografii, Playboya i tym podobnych rzeczy. Więc powiem Wam otwarcie. Podobna przyszłość, Panie Wojtku, do Załęckiego. Ten też otarł się o ten najpiękniejszy świat. Tak jest. Tak najpiękniejszy jest. Świat. Żeleński tańczył, jak to się mówi, na Golasa. Ten udaje kowboja, co chwila ma jakieś tam występy w tych koszach, niby się z nimi baruje. No tego typu reklamy standardowo. Na Golasa i w babskich ciuchach. Ach, no to oczywiście, tak. Standardowo, drodzy Państwo, tandetne. Tak właśnie bawią się Amerykanie i on to też pokazuje, w tym uczestniczy, bo akurat to się sprzedaje. I bierze się go za twardego mężczyznę. Nie, to są zwykłe kalesony, drodzy Państwo, i nic poza tym. Nieudacznik, jak i wszyscy, aktorzyna marna i to z tego, jak to się mówi, najgorszego sortu demobilu. No ale przecież, drodzy Państwo, bez przesady przypominam, jego córka wyszła za mąż, przyjęła od razu judaizm. On również zapisał się do Szabab Lubowicz. Jakby ktoś chciał wiedzieć, ale czy on się potrzebował zapisywać? Drodzy Państwo, on się potrzebował zapisywać? Jeżeli wypłynął przy takiej fortunie, jeszcze raz powtarzam, nie ma takiej możliwości, żeby kiedykolwiek oni pozwolili nie swojemu. To wszystko. Pani Janu, czy Pani by chciała... To jeszcze, Panie Wojtku, tylko pasuje jeszcze powiedzieć parę słów do tych wszystkich pijawek i kur, które tam nas atakują, że my narzucamy wiarę jakąś muzułmańską. No myślę, że nasi słuchacze, jak tacy wytrawni, to dobrze wiedzą, że nie jest to naszą intencją. Natomiast ci, co nie zrozumieli, to zrozumieć już nie zrozumią i marnowali praktycznie czas tylko na tym kanale. To było marnowanie czasu, bo my nigdy nie zachęcaliśmy do muzułmańskiej wiary. Myśmy tylko pokazywali, że my razem to, co muzułmanie kiedyś w przeszłości historycznie zwalczali Kościół i Kościół się bronił i było westchnienie Maura i Izabela Kastylijska z krzyżem i z mieczem, te wszystkie sprawy rekonkwisty, które ja przytaczałam z Polonii Chrystiany, te wszystkie walki, to są oczywiście były, miały jakąś tam swoją wartość wtedy, kiedy miały. Natomiast nikt nie przypuszczał, że świat się tak zmieni i tak się przekręci, że my z muzułmanami mamy teraz jednego wroga. I to się liczy tylko. My nie musimy być z muzułmanami, bo my nie mamy nic do siebie w sprawie wartości. A jednak właśnie to te wartości, które wybiły, a właściwie to brak tych wartości spowodował, że bliżej nam do muzułmanów niż do tych naszych, jak to nam zmawiał Jan Paweł II, braci w wierze. No nie, my nie mamy nic wspólnego z tymi braćmi w wierze, za to dużo mamy wspólnego właśnie z muzułmanami, właśnie pod tym kątem, że trzeba te wartości obronić, stanąć do walki przeciwko bestii, która jest niewydrapana, nienachylana, jak to już nieraz mówiłam. I bracia w tej walce to mogą być muzułmani w tej walce. A to tylko o to chodzi, a nie, że my im oddamy naszą wiarę albo przyznamy rację. Nie. Pani Janno, przede wszystkim ludzie nie potrafią zrozumieć jednego, że jeżeli cokolwiek przedstawiamy, to po to, żeby pokazać różnicę pomiędzy rozebraniem się, a trzymaniem wszystko w ręku. I teraz taka, to kto tak naprawdę pozbył się własnego ubioru, bo uważam, że muzułmanie właśnie zostali przy swoim. Natomiast to z chrześcijaństwa stał się judaizm. I to chrześcijanie stanęli przeciwko muzułmanom. Rozumiecie? I to w wielu okresach historycznych. Ponieważ zostali napuszczeni przez nich. I to również uczestniczyli w tym papieże. Niejednokrotnie. I teraz zwróćcie uwagę.
Kto dotrzymał umowy swojej wartości? Oni tak, ale ci chrześcijanie zmienili niestety nazwę. Nawet tego nie zauważając, mówiąc o tych na dole, bo ci, co byli na górze, no to oczywiście trzymali ster w ręku. I teraz, drodzy Państwo, my mamy prawdziwą wiarę chrześcijańską, która jest piękna. Jezus Chrystus, Syn Boga. Nie będę nawiązywał do tego, co mówiłem wiele razy, że ludzie nie trzymają się tych doktryn. I później jeszcze mają pretensje do Niego samego, wielkiego Stwórcy, a są po prostu niewydukowani w tych kwestiach. Nie potrafią pewnych rzeczy połączyć. I teraz tak, muzułmanie. Muzułmanie byli później, po chrześcijaństwie. Jeżeli popatrzymy sobie, co jest w Koranie, to tak naprawdę to się wiele nie różni. Taka jest różnica. Tak się wiele to nie różni. Również Jezus Chrystus, jak i Maryja są u nich jako prorocy. Więc weźcie to pod uwagę, że tak naprawdę między prawdziwym chrześcijaninem i prawdziwym muzułmaninem nigdy nie będzie sporu. Tylko trzeba do tego dorosnąć, prawda? U nich znajdziemy 90% ponad. U nas na odwrót. 10%, a 90% zostało zmanipulowanych. Czy wy widzicie tą subtelną różnicę, czy nie? Dalej. Bo takie są proporcje. I te 10% przykładowo jest wykorzystywanych, tak jak ISIS. Rozumiecie? 10%. Natomiast wy w swojej większości jesteście wykorzystywani w 90%. Więc kogo tu należy sądzić? A wy kompletnie mieszacie pewne rzeczy. To nie ma nic wspólnego. Nasza wiara jest naszą wiarą i pierwszą wiarą. To zostało w pewnym stopniu, tak to można powiedzieć, zapożyczone nas dla siebie. Oni to zrobili dla siebie. Tylko, przepraszam, oni nazywają swojego Boga Allahem. My nazywamy Bogiem. Jezusem Chrystusem przykładowo, prawda? Bierzemy przykład. I uważam, że jest dokładnie to samo, jest tylko zmienione nazewnictwo. Bo wartości zostały w swojej większości te same. I co się liczy? Cel. Trzymanie się tego. Oni się trzymają. Zobaczcie stosunek do rodziców nawet. Do dziadków u nich. Prawda? A tym samym do rodziny. Jeżeli ktoś mi mówi, albo muzułmanie biją kobiety. Są tacy. Tylko wy widzicie te efekty pracy tych niewydrapanych, którzy wam to pokazują. A to jest te 10%. Natomiast to, co się dzieje u nas, że ludzie są zdegenerowani, dzieci są całkowicie zniszczone mentalnie, tego nie widzicie. Zboczenie na zboczeniu, tego nie widzicie. Tam się przeciwstawiają. Ale widzicie jakąś formę przemocy rzekomo, bo chcą robić wszystko, by do tego nie dopuścić. To jest coś nieprawdopodobnego. Wy się zastanówcie, o co wam chodzi. Jeżeli chcecie wejść faktycznie i zanurzyć się w szambie, róbcie to bez nas. I to wszystko, pani Janno. Tak, panie Wojtku, co chcę jeszcze powiedzieć, że co do muzułmanie sobie nie dali swojej wiary zniszczyć. Oni obronili swoją wiarę, jakakolwiek by nie była, to stanęli i ich się bestia boi. Ich miecza się bestia boi. A z naszej wiary co zostało? Wydmuszka. Wydmuszka. Jest jedynie wydmuszką. Nic nie zostało z wiary chrześcijańskiej w tej chwili. Jest to wydmuszka, autentyczna wydmuszka, którą można palcem przytyknąć, za przeproszeniem się skruszy. I panie Wojtku, jeśli mi pan pozwolił mówić o księdzu Woźnickim, za co panu dziękuję, to ja już przepraszam panią Janno, nawet nie opowiem. Jakim mistrzem jest pani Joanna? Tego to już nie opowiem. Mistrzem. Zwodzenia. Mistrz. Ludzi. Także to powiedziałam panu przed chwilą, że jeszcze kiedyś to pani Bognie pan podziękuje. Pan, ona powie, no miałam rację, jaka ta Joanna zwodzicielka, jak pana wykorzystała. Panie, żeby będą te płaczki żydowskie nad panem płakały. No, ale tak naprawdę to pani Tereso.
Pani Teresa, dziękuję. Przysłała mi Pani dzisiaj kolejnego SMS-a o 7:00. I bardzo serdecznie dziękuję, bo myślałam, że Pani jest na mnie obrażona, ale rozumiemy się z Panią Teresą. I mimo, że wszyscy tam w Polsce zrobili z Pani Teresy wariatkę, a ze mnie z drugą, to mnie nie zależy na opinii tych wyuczonych, zmanierowanych dam. Ja się cieszę, że Pani Teresa, ja ją rozumiem, a ona mnie. I tyle mi wystarczy. To chce Pani powiedzieć, Pani Janno, że ja jestem w tym momencie męczennikiem. Tak, naszym, moim, Pani Teresy. Spowiednikiem, męczennikiem. Wbrew sobie, ale robi dla nas, bo szanuje Pan Panią Teresę, tak, za jej wiedzę, za jej oddanie sprawie i mnie. I robi Pan sobie na przekór, ale zgodnie z tym, co nam na sercu leży. Także obydwie ja w imieniu Pani Teresy i swoim Panu dziękuję. To ja się odniosę. To ja się odniosę do tego, Pani Janno, że robię to z największą przyjemnością i będę to robił do końca moich dni, ponieważ są pewne osoby, do których ja się pomylić nigdy nie mogę. Tak. I akurat Pani Janna, jak i Pani Teresa, ja bym tylko sobie życzył, żebym posiadł chociaż te 10% wiedzy od Pani Teresy. Życzyłbym sobie również, żeby Pani Teresa miała więcej słuchających, bo jest, jeżeli będzie więcej słuchających, to znaczy, że będzie więcej ludzi myślących. Zobaczcie, coś, do czego żeśmy doszli. My obecnie w tym czasie startujemy od końca. Czyli z minimalizmu musimy wyrosnąć. Dlatego, że nie ma wiedzy. I Pani Teresa nie jest słuchana w takiej ilości, tylko z tego powodu. To się w głowie nie mieści. Przecież w tych 70-tych latach to by było na odwrót. Bo ludzie nawet, gdyby nawet tego nie łapali. Wszystkiego, prawda? No bo Pani Teresa ma jakieś tam swoje wyjątkowe zdolności. Ja nie potrafię tego określić. Jest to z pewnością od Boga, bo to nie jest coś naturalnego, żeby zmieścić taką ilość informacji. Ale mimo wszystko, drodzy Państwo, wówczas ludzie mieli więcej w głowie i potrafili szybciej łączyć się. Więc przystosowaliby się do wiedzy Pani Teresy wówczas. I byłoby bardzo dużo osób. Przykro jest mi powiedzieć, ale dzisiaj ta garstka świadczy tylko o stanie tego społeczeństwa, jeśli chodzi o ten iloraz inteligencji. Przykro mi to powiedzieć, bo tak jest. Myślę, że Pani Teresa by miała dużo więcej słuchaczy we Francji. Wśród tych prawdziwych katolików. To jest moje zdanie. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Natomiast w Polsce to, co powiedziałam, tutaj jest pod latarnią Jana Pawła II jest najciemniej. I bardzo proszę tych ludzi, których to choć troszkę interesuje, wchodźcie na stronę Pani Teresy. Nie musicie tego rozumieć. Ja też wiele rzeczy nie rozumiem. Ale i kiedy mam czas, bo na wszystko nie mam czasu, wchodzę. I to są czasem jedno zdanie. Czasem to jest słowo. A ono drąży później w głowie, układa się w te wielkie puzzle. Ja też nie mam wiedzy. Nie mam wiedzy. Ja to wszystko instynktownie w życiu odkrywałam. Jakąś tam wiedzę po drodze posiadając, ale nie tą, którą Pani Teresa ma jako bazę i to z domu rodzinnego. Pani Teresa nie będzie się tu chwalić, ale wystarczy wiedzieć, jakiego miała dziadka. Jak życie poświęcił na obronę tych wartości katolickich. Nikt to nie chce wnikać. Pani Teresa sama się tym nie chwali. My programów nie robimy, bo się bijemy z tymi odpryskami i mało czasu poświęcamy Pani Teresie. I to trzeba będzie, Panie Wojtku, kiedyś nadrobić i spróbować chociaż robić takie, no nie wiem, 40-minutowe, co jakiś czas, nie za często, ale kropla drąży skalę, że będzie Pani Teresa miała jakiś tam temat, pociągnąć tam pół godzinki. Tak mi się marzy. Może to jeszcze przed nami, bo na razie to się bijemy naprawdę na samym dnie bagna. Mnie również, Pani Janno. Nie możemy z niego wyjść. Mnie również się to marzy. Ja jeszcze tylko nawiążę do Pani Janny. I proszę mnie przerywać w tym momencie, Pani Janno. Ponieważ możecie sobie próbować, co chcecie. Ja z Panią Janną będę prowadził tak długo program, dopóki będę mógł. Od strony czasu. No bo przyjdzie czas, że trzeba będzie odejść z tego ekspandowu. I to wszystko. Natomiast Pani Janna jest
To tak jak człowiek chodzi na nogach, prawda? No to jest taką drugą nogą, tylko nie mogę powiedzieć, czy lewą, czy prawą. Z prostej przyczyny, jakbym powiedział lewą, to bym panią Joannę obrazić. Jakbym powiedział, że prawą, to samego siebie bym obraził. Rozumiecie? Więc którą z nóg jest pani Joanna, jeśli chodzi o moją pozycję, czyli sposób poruszania się. Wszystko na temat, ja bez nogi nie mogę żyć. To wszystko. No, żarty żartami. Pan to tak to ujął, że nogą, a ja uważam pana za moje plecy. Nikt mi tych pleców w Polsce nie dał, panie. Teraz już poważnie. Nikt nie stanął za tą wariatką, taką, siaką i owaką, ale żeby powiedzieć, bije się baba, o faktycznie w tym kościele jest źle. Jak się ta baba umie, tak się bije. Ale żeby jakiś jeden facet z krwi i kości Polak powiedział, słuchajcie, no między wierszami, no jest trochę racji, może trzeba to pociągnąć, może trzeba za tym iść. Nikt. Pani Janno, wie pani co? Jeszcze była okładana i wyzywana, ale już nie będziemy płakać. Nie, nie, nie chodzi o to, wie pani co? Tylko, że ludzie, którzy dążą do prawdy, nie pozwoliliby sobie próbować zachowywać się w tak nieelegancki sposób do osoby, która daje z siebie maksymalnie co może. Czyli serce i dążenie do prawdy. Ja już nie mówię o pani Janie w tym momencie, mówię o takich osobach, bo już nie chcę, bo nie chodzi o to. Tylko to trzeba docenić. Jeżeli my nie potrafimy docenić tak prostych rzeczy, no to nie wymagajmy, by pójść dalej. Bo skupiamy się na totalnych bzdurach w tym momencie. Nigdy nie jesteśmy w stanie posunąć się do przodu, dlatego że nie idziemy w kolejności, tylko się cofamy. Takim sposobem rozumowania, drodzy państwo. Rozumiecie? No ale nie będziemy tego wracać, pani Janno, faktycznie my robimy swoje. Może być i tak, i pewnie tak będzie, że to po nas ktoś przyjdzie i to kończy dzieła, bo ta prawda, ja powiedziałam, musi być. Zawsze powtarzałam, Pan Bóg nie jest idiotą. I to nie jest możliwe, żeby w swojej sprawiedliwości nie doprowadził do odkrycia prawdy. A ona jest bardzo szczelnie w Polsce zakryta. I ma tu swoich interesantów, którzy pilnują tego, żeby to nie było odkryte. Więc to, co my robimy, no to jest faktycznie niemożebne, jakby powiedział Tygrysek w misiu pochładku. Ale na razie. I pani Teresa to też wie, że to jest walka ponad ludzkie siły. Ale z pomocą Bożą kiedyś ktoś to pociągnie. Przyjdzie po nas i dokończy dzieła. I ta prawda musi w końcu być. Musi, bo Boga by nie było. Bo Boga by nie było. A skoro jest, to prawda musi zatriumfować i zmartwychwstać i tyle. I teraz wracając do procesji z Bożego Ciała, ksiądz na procesji powiedział takie słowa. Polska nie jest katolicka. Jest narodem pogan, neopogan, apostatów i bluźnierców. O, pewnie się tam wszyscy buntują, ci nowusowcy i ci piusowcy. Co to się nazywają od Piusa X, a tylko nazwę mają tego Piusa X. Nic więcej w tym bractwie nie ma, oprócz nazwy. Jest narodem pogan, jeszcze raz powtarzam, neopogan, apostatów i bluźnierców. Koniec takich, śmierć wieczna. Zacytowałam tu księdza słowa z jednej ze stacji. Dalej powiedział tak. Na ostatni stat. Judaizm, religia judaistyczna to nie jest religia wybraństwa, bo ten naród się tak wychwalał, że jest wybrany i jeszcze podbijał go w tym wybraństwie ich papież JP2. To nie jest religia wybraństwa, ale zabrzeństwa. Panie Wojtku, mówiliśmy już kiedyś o tym. Ja pisząc listy do hierarchów używałam tego słowa zabrzeństwo i jedyną osobą, która takiego słowa używała w dialogu, był Pan. Jak żeśmy się zgadali, to faktycznie, co nas połączyło, używaliśmy tego samego słowa, zabrzeńcy. Rzadko już ktoś używa. Ja nie mówię, że nie ma takich, ale jest to rzadkość. W przestrzeni publicznej wtedy to była rzadkość. Bo to jest mocne słowo, bo to jest słowo bez hamulca. Tak, to jest słowo bez hamulca, które określa stan rzeczy. W kościele też. W kościele też. I w kościele zawsze to powtarzałam i powtarzać będę. Jest najgorsze zło, bo zabrać komuś ducha, dać mu ducha złego i wmawiać tym ludziom, że wierzą dobrze, to jest większym zaprzaństwem, większą podłością niż
polityczne gierki i polityczne przekręty świeckich ludzi. Dużo gorsze. Judaizm współczesny to religia zaprzaństwa wobec Mesjasza, mówił ksiądz. Judaizm nie stoi od początku wiary chrześcijańskiej, ale osoba Jezusa Chrystusa stoi na początku wiary chrześcijańskiej. A co mieliście wmawiane? Co mieliście przez lata wmawiane? Że judaizm jest drogą Kościoła. Przypominam te słowa. Największego zaprzańca w tym kościele posoborowym, JP2, Wojtyłę. Judaizm drogą Kościoła? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ktoś tu tak namieszał, że naprawdę nie da się teraz wyjść na prosto. To naród, który z narodu wybranego stał się narodem odrzuconym. Tak, skończyła się bajka Żydzi. Przepraszam, jak Pan Jezus powiedział, że na kamień, na kamieniu tutaj nie zostanie. 70 lat, w 70 roku zniszczył wszystko równo z ziemią. Zapowiedział tak i zrobiła to ręka Boża, Ojca. Dalej, struktura posoborowa Kościoła odzwierciedla historię Izraela po 2000 lat. Posoborowie doświadcza losu niewydrapanych, którzy odrzucili historię wiary przez 2000 lat. Przez odrzucenie doktryny, kultu i moralności. I to samo potwierdzał ksiądz Murzyński. Przypomnijcie sobie, wróćcie do nauk księdza Murzyńskiego, można je znaleźć w internecie, że powiedział, że neopoganie i dzisiejsi ludzie w kościele, czyli cała wierchuszka kościoła, ale i wierni, to jest Izrael, to jest po prostu synagoga szatana, czyli Izrael sprzed 2000 lat. Niczym się to nie różni. 2000 lat tak zatoczyło koło, że wróciło do Izraela czasów Chrystusa. Dzieją się czasy Chrystusa, tylko już nie na ciele osoby Syna Boga, ale na Trójcy Świętej. Na Trójcy Świętej, bo Bóg jest w Trójcy Świętej i to zwalczają. No i tyle, panie Wojtku. I na koniec śmiać mi się chciało, bo udała im się ta w tym roku bo w tamtym roku to ksiądz Bielski przewrócił ochronę Najświętszego Sakramentu. Tam był z takiej blachy, tam się nawet pojawiła jakieś tam nieprzyjemne podrapania, zadrapania i tak dalej. No i to było chamstwem, bo uderzył w Najświętszy Sakrament, który niósł ksiądz pod kościołem. W tym roku się bał Bielski wystartować, no bo ma sprawy w sądzie. No to jego promotor, czy nie wiem jak sługa, Hewusz się tam pojawił. Hewusz, interesant i biznesmen trupowy spod Poznania, którym się salezjanie przez 7 lat wysługiwali i wysługują, widzę, dalej do prześladowania po księdza. Co? Bo on jest sektą? Bo ksiądz Woźnicki prowadzi sektę? Czy sekta watykańska prześladuje prawo wiernego księdza? Nieważne, że nie jest w strukturze. Wy macie kościoły, my mamy wiarę. Tak mówili wielcy święci, tacy jak i święty Mikołaj. I lał w paszczę, tylko wszystko strzelało, jak trzeba było. I takich świętych nam potrzeba, to są święci na te czasy. I zaczynamy, panie Wojtku, wiarce. A czego pani ma na myśli, że takich świętych nam potrzeba? Przepraszam, bo nie dosłyszałem. Kogo miała pani na myśli, mówiąc, taki święty nam potrzeba, bo nie dosłyszałem? No jak święty Mikołaj, który lał w paszczę z liścia tych heretyków wszystkich. Pani Janno, od czego pani sobie życzy, żeby zacząć? Od sensacji. Wielka sensacja. Uwaga, uwaga. Sensacja. No, ukrywane dokumenty wyszły na jaw. Zapraszamy do niejakiego Piotra Mrotka. Wlas mrotek na płotek i mruga. Ładna ta piosenka niedługa. Oto, panie Mrotku, żeśmy się złapali. Oto, panie Mrotku, żeśmy się na tym płotku. Pani Janno, wlas mrotek na płoteka i udaje młotek. I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. O Jezu, tak, pani Janno, ja przepraszam, wie pani co? Jak ja słyszę ten jego głos. I jeszcze tym bardziej, jak go wtedy widziałem tam u Szczęść Boże, no to z ręką na sercu ta jego aparycja, ja przepraszam, bo na to człowiek nie ma wpływu, ale ja zawsze powtarzam, Pan Bóg chyba
pewną urodą zaznaczać każdego, na co go starcie. I Mrodka też zaznaczył. Oprócz tego ta miernota czyta z kartki. Czyli on nie ma nic w głowie. Nic. Dlatego tej paszczy swojej nie pokazuje. Tylko pokazuje pewne obrazki. Nic poza tym. Siebie zero. Będąc na mównicy, jeszcze dodatkowo to potwierdził. Teraz rozumiem. Skąd to takie ograniczenie umysłowe u niego? Również, ale nieważne. Pani Joanno, od którego momentu, którego momentu zaczynamy? Ja bym prosiła pana, tam filmik ma całe 18 minut, ale ja poproszę tylko o końcówkę. Tak. Bo całe te 15 minut to oczywiście odkrywa to, co już zostało odkryte, a on tu jeszcze sensacja. Ale pani Joanno, przepraszam najmocniej, muszę pani coś powiedzieć. Ja powiem pani, jaką on sensację odkrywa. Taką sensację robi on, jak robią fani Szczęść Boże. Dokładnie to samo. Nic się nie dzieje, same głupoty, ale robią z niego świętego, nadzwyczajnego i geniusza. I to samo Mrotek robi. Tak. I ja, pani Wojtku, mówiłam tu panu, byłam nawet na pana zła, bo ja cały czas, no mam taki, tak jak pan to nazwał, spóźniony zapłon i cały czas liczyłam, że ten Mrotek to będzie po naszej stronie, że się tak poturbujemy i że on załapie to. Ale no niestety, no nie wypał, panie Mrotek, ja już pana nie będę bronić i nie mam już wyrzutów sumienia, że pana, pan Wojtek tak zrypał, bo się panu to należało i to bardzo. I jest pan typowym człowiekiem Brauna i tym faryzeuszem posoborowym, który będzie chciał tak zrobić taki porządek, żeby tylko gówno przykryć. Tak krótko mówiąc, do przykrywania gówna się pan świetnie nadajesz, krzycząc sensacja, dokumenty odkryte. Tylko w jakim celu? To odkrywanie teraz, kiedy już wszyscy, cały świat odkrył, to pan tu w Polsce sensację robisz? Komu to ma służyć? Czemu? Diabłu, pani Janno, reasumując. A który moment? 15 minuta do 18 wystarczy. Ojejku, wie pani, że mi się... Nie uwierzy pani. Państwa. Tak? Zapraszam na całość. Wszystkich słuchaczy zapraszam, żeby tu nie mówić, iż ja sobie to z palca wyssałam. Cały program do przesłuchania. Całe 18 minut, tak? Pięknego gadania, piękna gadka, nic nie mam do tego. Już tu widzę 6 tysięcy ludzi obejrzało i w ogóle pana Mrotka to sporo ludzi słucha. Panie Mrotek, robisz pan wodę z mózgu wielu tysiącom ludzi. Bo to jest robienie wody z mózgu. Pani Najno, powiedziała pani, że wielu ludzi go słucha. A ile człowieka go słucha? Dobrze. Ale panie Jan, no ksiądz widzi u niektórych coś, czego nie widzi u najważniejszych. I to jest ten problem. Ale to nie ma problemu. Panie Jan, dojdziemy do wszystkiego. Dobrze. Do samego końca? Tak, 15 do 18 minuty, do końca. Dobrze. Ja do 18. Akurat pani Anna prosiła, żeby jak ktoś ma ochotę, przejrzał sobie, ja z kolei no niestety nie przejrzę, bo ja nie mogę znieść tego głosu. Autentycznie, powiem wam otwarcie. Ma coś takiego w sobie, co mnie wyjątkowo denerwuje. Nawet gdybym go nie poznał, to też by mnie denerwował. I to chyba jest celowo zrobione przez twórcę. Żeby przyszedł moment, by ludzie faktycznie walnęli tym telefonem o podłogę, słuchając go. I tyle mam do powiedzenia. Zapraszam. On tych ludzi wszystkich pod myckę brał na zaprowadzi, to panu gwarantuję. Taką narracją, jaką on tu walczy. Pani Janno, pod myckę Szczęść Boże. No, czyli JP2. Tak. Kontynuatora. Dalej. Puszczamy, panie. Albo Wyszyńskiego, jak to woli, bo to jest taka głowa, która, że tak powiem. Wszystko, tak. Czyli... Wszystko to jeden kanał. Tak. Zapraszamy na kanał. Tylko byliście posłuszni orzeczeniom świętego Piusa V i całego mu depozytowi wiary, ale także względem Soboru Watykańskiego II, orzeczeniom i nakazom papieskim.
Natomiast ci zdrajcy, którzy was suspendowali niesłusznie, sami są w karach kościelnych za nieposłuszeństwo soborom i konstytucjom, chociażby Soboru Watykańskiego II. Tak więc, względem Pana Boga, Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła i Urzędu Piotrowego, jesteście czyści za postawę wierności papieżu. Czego nie można powiedzieć o Bergoglio Episkopacie? Oni za same dni judaizmu i islamu, dni ekumenicznych z heretykami są ekskomunikowani na mocy dokumentów soborów. I już na koniec posłuchajcie jeszcze, co mówi święty Pius V. Mocą naszej apostolskiej władzy, zaczęto podobnie jak Jan 23, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele względnie można posługiwać się tym mszałem bez jakichkolwiek skrupułów, sumienia lub obawy o narażenie się na jakąkolwiek karę. Święty Pius V, aquo primum. Tak więc macie zezwolenie papieskie. I pytanie, dlaczego nie mogą jej odprawiać w kościele, czyli parafiach? Bo kapłanów świętej tradycji przepędzili Judasze episkopalni. I teraz gdzie jest msza trydencka w kościele? Gdzie jest łacina? Nakaz papieski. Wrzuciliście do kosza i poszliście drogą buntowników, najemników. To nie są moje wymysły, tylko nakazy ze stolicy Piotrowej. Wszystkich was oszukali. No cóż, szeroka jest droga i przestronna, która prowadzi na zatracenie. A Pan Jezus ostrzegał. Będą pozyskiwać sobie uczniów, a gdy ich pozyskają, ci uczniowie staną się jeszcze gorsi niż oni sami. Wydaje mi się, że na tą chwilę wystarczającą dołębą część dokumentów, które zezwalają wam na wszystko i pokazali te dokumenty, że to episkopat i Bergoglio jest zdrajcą, że nie powinni tego robić. I kto tu jest nieposłuszny orzeczeniom płynącym ze stolicy Piotrowej? Nawet Soborowi Watykańskiemu II, szałanda. No kto? Wy zdrajcy wszyscy. Obyście się jak najszybciej nawrócili, bo u Pana Boga nie będzie zlituj. Nie będzie. Za ta letniość i zdradę, no cóż. Zostaniecie tylko wypluci. A wam, bratkowie, niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna, wąskich drogach i trzymajcie się prawdziwych orzeczeń ze stolicy Piotrowej, a nie wymysłów prywatnych Bergoglia czy Episkopatu, które są sprzeczne z orzeczeniami Kościoła płynącymi ze stolicy Piotrowej. Z Panem Bogiem. O bratku, podszykoć bratku, powiem ci coś. Diabeł krytykuje diabła, zaprzaniec krytykuje zaprzańca, zdrajca krytykuje zdrajcę. A ty krytykujesz, będąc tym wszystkim, bo to do ciebie oczywiście, i nie tylko. Ty krytykujesz Bergoglio, a chwalisz JP2, w pewnym stopniu wymazujesz z niego to, co on zaczął. Ten to jest tylko i wyłącznie głupkiem. Nic więcej. Natomiast stwórcy nie widzisz tego największego diabła, bo jesteś nim sam. Mówiąc co? Króciutko. Panie Mrotek, bratku, nie wychodzi ci to za bardzo. Ja nie wiem, czy nikt ci nie zwrócił uwagi, że lejce już dawno puściłeś? Nie potrafisz już nawet czytać? Naprawdę? No przecież zanim przeczytasz, to powinieneś. Zanim puścisz, to powinieneś kilka razy skorygować pewne rzeczy. Czy dobrze napisałeś? Przepraszam, czy dobrze ktoś ci napisał?
bo nie przypuszczam, żebyś w ogóle umiał pisać, patrząc na to, co ty robisz. No ale nie będziemy się nad tobą znęcać, bo nie ma potrzeby. Śmieszne to jest, przede wszystkim, jak mówisz o zdrajcach. To jest wyjątkowo śmieszne. Proszę pani Janno, bo ja nie chcę absolutnie więcej o nim gadać. Panie Wojtku, to powinno być głośnym śmiechem wyśmiane i zostawione. Tak należałoby zrobić, ale pewnie ludzie mogą, którzy nie mają wiary, a do tych się zwracam najbardziej, bo na tych ludziach mi zależy, nie na tych faryzeuszach wierzących, tylko właśnie ja chciałabym trafić do ludzi, którzy nie mają silnej wiary, ale mają kręgosłup moralny. I tutaj niestety, panie Mrotek, co pan tu wymyślasz, godzinę w kościele? Takie powstanie warszawskie? Mają się wykrwawiać owieczki w imię czego i dla kogo? Żeby dupy ocalały tym, co byli najbardziej winni, nie pospadali z piedestałów, a skorzystał na to twój pan, bo to jest pewnie też twój pan, ryżobrody, tak? Już masz gaśnicę, panie Mrotek? To jest skandal. Cały ten filmik jest skandalem. Ale te 3 minuty wystarczy mądremu dość, żeby widzieć, w co pan gra, panie Mrotek. W co pan gra? Pani Janno. Wszystkich was pan mówi do ludno. On nie ma gaśnicy, bo wszystkie dał do muzeum, bo były podpisane, przez szczęść Boże. Tak, panie Mrotek. Te rzeczy, które pan tu sensacyjnie objawiasz, były dawno głoszone. A pan żyjesz też, obracasz się w internecie i dobrze pan wiesz, że był taki Gregory Hesse i tak dalej, Michael Mack i wiele, wielu, nie mówię o bractwie też Biusa X, za granicą oczywiście i innych ludziach, którzy te rzeczy odkrywali. Tak jak ja to odkrywałam ponad 10 lat z mozołem, już teraz to 15 od 2010, tak pan, panie Mrote, też ten kanał długo prowadzisz i głupi nie jesteś. Chyba, że jesteś, no nie wiem, bo jeśli jesteś głupi, to dobrze wiesz, panie Mrotek, że wpuszczasz ludzi i te owieczki jeszcze większy kanał niż są. Jeszcze głębiej w kanał niż są. A mówienie, że wszystkich was oszukali, a oszukani oszukują, a ci oszukani teraz oszukują dalej, to chyba sam siebie miałeś na myśli. Bo ciebie oszukali i ty ten oszukany oszukujesz dalej. Czyli kontinuuje trwa tego oszustwa. I ty bierzesz w tym udział i to znamienity. I to jeden z ważniejszych, bo kanał długo jest, długo się zajmuje sprawami katolickimi i słuchaczy masz dosyć dużo, jak na jednostkę. I teraz tak, i stali się jeszcze gorsi niż oni sami. Powtórzę jeszcze raz. Wszystkich was oszukali, a oszukani oszukują dalej. Czyli to, co mówiłam, kontynuatorem jesteś sam. I stali się jeszcze gorsi niż oni sami. Czyli przez to oszustwo, które pan teraz dokonujesz, stajesz się jeszcze gorszy niż ci, co oszukali na początku. No tak by wynikało z sensu. I teraz tak. Episkopa i Bergoglio są zdrajcami, naprawdę? No to co wszyscy widzą? A dni judaizmu i ekumenizmu to kto wprowadził? Bergoglio? Panie Mrotek. Bergoglio wprowadził te dni judaizmu? Teraz? 10 lat temu? 13? Kto wprowadził dni judaizmu i ekumenizm? Kto powiedział, że judaizm jest drogą Kościoła? Kto powiedział, że to są nasi starsi bracia w wierze? Bergoglio? Panie Mrotek. Także Judasze, krótko stwierdził, Judasze, już nie wiedział jak z tego wybrnąć, Judasze episkopalni, on ich tak nazywa, że sprzedali mszę i tak dalej. Pogardzili mszą i doprowadzili do kościół do tego. Judasze episkopalni. No to tak gada panie Wojtku, jak ten Maciak, ta międzynarodówka, o tej międzynarodówce. Czyli dla mnie to jest taki rodzaj yeti. Yeti. Nie ma winnych. Msza się sama zepsuła, kościół się sam zepsuł. Nie ma winnych. Tylko ten koziołek Matołek, ostatni Bergoglio. Pani Janno. Episkopat. No panie, chciałem zadać pani pytanie. Chciałem zadać pani pytanie, czy, bo ja nie śledzę Mrotka, nie chcę się torturować, ale czy on kiedykolwiek poruszył temat JP2, czy kiedykolwiek poruszył temat Wyszyńskiego, czy kiedykolwiek poruszył temat Andrzejewa Wyszyńskiego?
też nie śledzę już ostatnio. Dziękuję uprzejmie. Także na 100% nie mam wiedzy, ale słuchałam go wiele lat. Bardzo długo pana Mrodka śledziłam. Dlatego cały czas miałam nadzieję, że nasze drogi się zejdą. Niestety nie tylko się nie zejdą, ale będziesz pan moim chyba pierwszym wrogiem, panie Mrodek. Jeżeli pan tą drogą idziesz, że chcesz pan z Bergolia zrobić kozła ofiarnego, a umyć tyłki największym szkodnikom, no to my staniemy przeciwko sobie w tej walce. Nie życzę być wrogiem pani Janny. Będą pozyskiwać sobie uczniów. Właśnie. Pozyskali sobie. Takich jak ty. Jesteś takim samym uczniem, ale w czyim? Atakujesz i gadasz tu o Orysiu, a spełniasz jego pożądania. Chroniąc jego nauczyciela. JP2 był pierwszym nauczycielem, mentorem takiego jak Ryś, a ty teraz uderzasz w Rysia, ale nie widzisz, od kogo się Ryś nauczył? I to samo z Bergoliem i tak dalej. No nie, panie Mrotek, może do części owiec trafisz. Powiesicie tego kowala, jak to było. Kowal zawinił, a powiesili kogoś, czy tam jakoś. To może teraz, tak jak w tym przysłowiu, też będzie. Ale prawdziwie mądrych ludzi myślących nie uda się panu zwieść. Będziesz pan miał masy baranów za sobą. Na pewno. Pani Janno, jeżeli on po tych słowach, co pani wypowiedziała, że będziesz miał mnie za wroga największego, nie zmieni swojego poglądu, to znaczy, że jest wyjątkowo odważny. Tak, także życzę pani Mrotek dalszej owocnej pracy i niech pan czeka na srebrniki. Może się posypią. Od tych, co są po tych samych pieniądzach, jak cały ten kościół posoborowy, po tych samych pieniądzach, tymi samymi srebrnikami obracają ci, co teraz pana używają do tej pracy. Nie mogę mówić o panu Mrodku no nieprześmiewczo. Nie mogę mówić, ale nieważne. Pani Janno, puszczamy teraz to w kolejności. Teraz puścimy siostrę Brunę 3 minuty. Proszę. Nie było jej miesiąc czasu. Ja się z siostrą Bruną też w 100% wszystkich nie zgadzam. Ale ta kobieta już jest bliżej prawdy, pani Mrodek. Baba, jakby to ksiądz powiedział Woźnicki, baba. A zaćmiła pana z inteligencją łączenia kropek. I pani Janno, tu jest... ile mamy puścić się? Od 3 do 6 minuty wystarczy. Tam padną takie słowa, które chciałabym, żeby pan Mrodek usłyszał. Rozumiem. Od 3 minuty, dobrze. A to pani Janno i pani jeszcze wymaga od niego, by on to zrozumiał? Jego wola, moje Radkowice, jak to mówiło się pod zamkiem. Ale pani Janno, przecież to są stracone złudzenia. Dobrze. Jestem od 3 minuty, pani Janno. Niech się staje wola pani. Panie Mrotek, niech pan tego przesłucha. Do 6 minuty, tak pani Janno? Tak, 3 do 6. Dobrze. Tuż sama w swojej treści z notą wyjaśniającą Kongregacji Nauki Wiary z 22 lutego 2021 roku odnośnie udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Niestety prawda jest inna. Deklaracja fiducia supplicans dopuszcza błogosławienie par w sytuacji nieregularnej i par osób tej samej płci. Pierwsza sprawa, może dobrze, że ktoś wreszcie nazwał rzecz po imieniu, bo wszyscy mają prawo czuć się rozczarowani. I duchowni, i wierni tym, że polscy biskupi tak się zachowali, jak się zachowali. Zresztą ja bym tutaj włączyła nie tylko biskupów, ale także rozmaitych decydentów kościelnych związanych z nauczaniem, czy sprawujących ważne funkcje. No przecież mamy teologów, tak, i na uczelniach świeckich, na wydziałach teologicznych, mamy wykładowców w seminariach duchownych. Nic nie słychać, nikt nie zabiera głosu. To samo jak się tyczy, prawda, publikatorów kościelnych czy katechetów, bo tu także ich nie możemy wyłączać. Wszyscy siedzą cichutko, pochowani, jak po prostu pluskwy w starym fotelu. A tutaj proszę, zabrał głos i powiedział rzecz oczywistą, że król jest nagi, po prostu wikariusz z jakiejś malutkiej wsi, prawda, gdzie psy tyłkami szczekają. To on ma odwagę, a gdzie są ci wszyscy inni?
W nieszczerości Rady Stałej można dostrzec strategię polegającą na uśpieniu czujności polskich katolików. W wywiadzie dla kanału Przybądźcie Wierni kardynał Grzegorz Ryś również przekonywał, że deklaracja fiducia supplicans nie zezwala na błogosławienie par jednopłciowych, twierdząc, że przeczytał ją 4 razy. No i Państwo, ja wiem, że można rzecz przeczytać 10 razy bez zrozumienia, natomiast, no, bo co to jest za argument, prawda, kardynała Rysia, że on to przeczytał 4 razy, to może zresztą źle o nim świadczy, bo chyba ma doktorat z teologii, więc może jednak powinno wystarczyć raz przeczytać dokument. I to w sumie może też jest jakaś krytyka z jego strony, nieuświadomiona, prawda, taka, która wyszła niejako bez jego woli, no bo jeśli coś trzeba czytać 4 razy, to znaczy, że może jest po prostu źle napisane. Oczywiście ci, którzy zapoznali się z tekstem tej nieszczęsnej deklaracji, zauważyli, że ona jest napisana jak wiele dokumentów, prawda, z tego aktualnego, nazwijmy to pontyfikatu czy antypontyfikatu naszego ulubionego Gęseka Bergoglio. No więc to jest też taki styl, że prawda, wszystko jest rozmyte, są sprzeczności wewnętrzne, ale masa ludzi, rzecz jasna, powiedzmy sobie szczerze, posłucha, no tak, ksiądz biskup powiedział, że jest tak i tak, to znaczy, że tak jest. I to jest rzecz jasna wprowadzanie w błąd. Natomiast no to powiedzmy sobie szczerze, że przecież nie inaczej postępowano, kiedy w Polsce wchodziła reforma liturgiczna, więc polscy biskupi no prawdziwie są dziedzicami kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyły w tym wymiarze. Matka Najświętsza, która w jasnogórskim obrazie towarzyszy waszym obradom, pragnie widzieć w was umiłowanych uczniów jej syna, którzy staną w obronie dzieła Stwórcy, małżeństwa i rodziny oraz Chrystusowej oblubienicy. Dlatego zwracam się do was z apelem, abyście tak jak inne episkopaty odrzucili deklarację fiducia supplicans i włączyli się w wewnątrzkościelny spór z jej tezami, broniąc objawionej prawdy Bożej i honoru polskiej sutanny. I Państwo i ja wiemy, że list zostanie zignorowany, ale zachęcałabym, żeby jednak spróbować zamailować do pasterzy, przesłać ten list komu się da, żeby jednak było zauważone. Pani Anno, jeżeli Rysia przeczytał 4 razy i nic tego nie zrozumiał, to ile razy Mrotek ma tego przesłuchać? Halo? Pani Anno? Nie, przepraszam. Halo, jestem. Tylko czasem sobie wyłączam mikrofon, żeby tu nie zakłócać, jak panu leci, no. A nie, pani Anno, zadałem pytanie. Jeżeli nie zrozumiał po 4 razie, to ile razy musi pan Mrotek wysłuchać tego, by cokolwiek doszło? A taki inteligentny był ten Ryś. I jest to najinteligentniejszy biskup w Polsce. Przebiegłość nie ma nic wspólnego z inteligencją, pani Anno. Ale ja mówię o tej inteligencji niewydrapanej. On tutaj sobie nie ma równych. To prawda. Nie ma sobie równych. On by nawet nie miał z kim konkurować. Taki jest bystry. A 4 razy przeczytał. I świetnie go tu siostra oceniła. Pięknie powiedziała. Ale jeszcze Mrotkowi odpowiedziała, że biskupi są, czyimi są dziedzicami. Co dziedziczą i po kim? Wyszyńskiego i Wojtyły, myśli, mowę, czyny, wszystko, nauki i tak dalej. Także dotarło pani Mrotek? Nie, pani Anno, nie, proszę naprawdę, on to może... Ja to 4 razy przesłuchać jeszcze raz. To znaczy, co pani sądzi, że kto tam jest bardziej, Richelieu? Taki w pewnym stopniu... łatwiejszy, czy Mrotek, bo ja mam pewne wątpliwości. 4 razy, Mrotek 10 razy w takim razie. Jak w tej piosence, 4 razy, po 2 razy i tak dalej. Panie Wojsku, dzisiaj jest wyjątkowo, no wyjątkowo mnie śmieszą ci ludzie. Już chyba nawet nie denerwują, ale śmieszą. Ludzie, którzy drążą w sprawach katolickich tyle lat.
żeby takie kity wciskać, kiedy już to wybiło to szambo i widać te gówna. I dalej wbrew mówić i jeszcze krzyczeć, że sensacja! No to panie Mrocek, no pobiłeś Benny Hilla i Flipa i Flapa. No puścić tylko tego Flipa i Flapa, panie Wojtku, i tą rozjechaną trąbkę, bo to jest najlepsze. Najlepszy byłby komentarz dla tego pana Mrocka dziś. Także się pan zbłaźnił. No ale jeżeli się brnie w obronę kościoła, się zdrajców największych chroni, tylko się cały czas operuje tym językiem, bo ja zwracam na to uwagę. Judasze episkopalni i biskupi sprzedajni i tak dalej. Ale góry nie było. Tak jakbyśmy mieli bez królewie, bez papiezie. Mamy bez papiezie od 50 lat, panie Mrocek? Mamy bez papiezie, bez królewie w Watykanie? No i... Do dowódcy najwyżej się idzie z pretensjami. Jeszcze... I jeszcze na koniec pokazuję ten obrazek tego małego dziecka z krzyżem. Chłopie, nie próbuj ludzi napierać na tego typu obrazki. Nie próbuj, bo nie tędy droga. Nie jeden raz to robi. Tak, nie jeden raz to robi, panie Wojtku. Dobrze, że pan zwrócił na to uwagę. Cieszę się. To jest, panie Mrocek, typowo protestanckie granie na uczuciach. Pan często pokazuje małe dziecko, jak się modli na tym. O, świetnie. Te techniki grania na uczuciach to żeś pan chyba od protestantów przejął. Bo świetnie to robisz, krytykując ich, robisz to samo. Ja mam wrażenie, panie Jano, że może... Zejdziemy już z tego Mrocka. Może się zaprzyjaźnił, panie Janno, z Judziem Tudziem. Bo przecież to jest kolega Zakrzewskiego. A o Zakrzewskim też powiemy za chwilę. Nie. Panie Janno, teraz... To kolegą Zakrzewskiego jest. No. Ale to już nie wchodzimy w te relacje. Idziemy dalej, panie Wojtku. Trzeci film, do którego zapraszam, jest z Radia Białoruś. I tu zapraszam na wykład pana Radziwona Popiela. No i przepraszam najmocniej. I chce pani, żebym nie poruszył Zakrzewskiego przy tym akurat programie? No przecież to jest podstawa. Dlatego, że tu będzie przedstawiona postać Wyszyńskiego. Jak i pytanie pewne. Za chwilę zobaczymy. Natomiast przypominam, że Zakrzewski jest cały sercem. Tylko jakim sercem, drodzy państwo? Za Wyszyńskim. Więc bardzo podobną narrację, jak i Mrotek stosuje. Kłamstwo. Tak. Jak cała Polin. I ja się na to dałem nabrać, drodzy państwo, ponieważ w tym okresie mu ufałem. Ale powiem ci szczerze, Zakrzewski, już po tej szkole twojej nikt mi nic nie wmówi. Bo takim, jakim ty się okazałeś zaprzańcem, i jesteś dalej. I coraz większy. A ciebie, Sławku, jego przyjaciela, którego uważasz, powiem ci tylko jedno. Nawet mi ciebie nie żal. Jesteś po prostu idiotą. Idiotą. I nic poza tym. I mało tego, nie licz na to, że kiedykolwiek z tego idiotyzmu wyjdziesz. Ponieważ jesteś już za stary. I to jest przykre, że w tym wieku można być takim głupim. Dobrze, panie Janie. Od którego momentu? Panie Wojtku, no to tutaj stanę w obronie tego pana Sławka, którego nie znam, ale mimo wszystko to, panie Wojtku, jeżeli jest pod czyimś wpływem, zawsze jest nadzieja, że człowiek może przejrzeć innymi oczami. Tu się z panem nie zgodzę. To, że jest, to jest, ale on na razie obserwuje. Na razie tutaj nie... Ile nie czasu? Panie Janie, ile czasu? Z tego, co... Ile czasu można obserwować? Ile? Niech mi pani powie. Czy jeżeli staję przed nim i mówię mu to. Zgadza się? Zgadza się. No ale wiesz. I więcej nie ma sensu na ten temat gadać. Po prostu jest to człowiek niereformowalny, pani Janno, który na siłę chce widzieć coś, co jest dobre, co jest złe. Nie wiem, jaki ma w tym cel? No, dobrze, panie Dla mnie to jest głupota. Ale różni się od Mrotka, bo Mrotek działa dalej ku zwiedzeniu. A ten pan przynajmniej nie zwodzi.
szkodzi ludzi, tylko próbuje dojść do prawdy, że ma spóźniony zapłon, powiedzmy jak ja, to nie, ma. Nie. Ale niech pan zobaczy różnicę między Mrobczym a tym panem Sławkiem. Ten nie działa, żeby wciskał ludziom kity i namawiał do religii gaśnicowej i do Jana Pawłowej i Wyszyńskiego chwalił i tak dalej. Wyszyńskiego tak, chwali, pani Janno. Wyszyńskiego chwali. Chwali? Tak, tak. No to niech chwali. JP2 nie, ale Wyszyńskiego no tak. Tak. No to może i dojdzie do, może i dojdzie do tego, panie Wojtku. Dajmy mu chłopu szansę, może coś załapie. Dalej, panie Wojtku. Od którego momentu, pani Janno? Tutaj od początku dokładnie do, panie Wojtku, do 5:50. Dobrze, od początku do 5:00. Proszę? A oczywiście do całości zapraszamy. Od przeszłości do przyszłości. Bolesław Piasecki w obronie katolicyzmu i interesów Polski to jest część druga, ale 11 dni temu jest część pierwsza. I ja państwa zapraszam, bo to jest naprawdę bardzo dobry wykład tego pana Radziwona Popiela, którego też pozdrawiam. On jest z tej brygady Radia Białoruś i on robi naprawdę bardzo dobre analizy historyczne. Bardzo dobre. To ja dzięki niemu właśnie przyjrzałam się postaci Rokossowskiego i zmieniłam zupełnie zdanie. Także panie Wojtku, ja też dochodzę do pewnych rzeczy, które mi tam zalali ci niewydrapani w dzieciństwie na historiach, na historii swoje te kłamstwa i człowiek w tych kłamstwie żył. I o takim nawet Rokossowskim to ja miałam na historii gadane bzdury po prostu. A wierzę tym ludziom, że mówią prawdę. Po prostu wierzę, bo to jest na logikę mi to pasuje. Na logikę, jak ich słucham. Więc dlatego trzeba dać szansę, że i pan Sławek też dojdzie do rozumu. No i puszczamy od zera do 5:00. Do 5:00 czy 5:50, pani Janno? Do 5:50. Zapraszam. Стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітна постача, які мали найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Сполучесне видаження через призмат історії. В проєкті «От прошлості до прошлості» на фалях Міжнародного радіо Білорусь. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Miło mi powitać wszystkich w audycji radiowej od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Nazywam się Radziwon Popiel. Temat naszej audycji dzisiaj Bolesław Piasecki w obronie katolicyzmu i interesów Polski. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziś, drodzy słuchacze, kontynuujemy rozmowę o Bolesławie Piaseckim, polskiej postaci społecznej i politycznej, któremu w swojej działalności i ideologii udało się połączyć elementy polskiego patriotyzmu, katolicyzmu i socjalizmu. Trzeba powiedzieć, że w listopadzie 1944 roku Piasecki został aresztowany przez władze wojskowe i uwięziony w Lublinie. W liście do radzieckiego generała Iwana Sierowa Piasecki zadeklarował wsparcie dla reform społecznych prowadzonych przez nowe władze Polski Ludowej, reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu oraz zgłosił chęć wyprowadzania ludzi z podziemia zbrojnego. Opisał także swoje drogi życiowe, działalność antysanacyjną, obóz w Berezie Kartuskiej, aresztowanie przez gestapo, konspiracja i antyhitlerowską partyzantkę. W tym samym czasie przedstawił władzom państwowym memoriał, który zawierał główne tezy powstającego środkowiska dziś i jutro. Dziś i jutro to był taki ciekawy, oryginalny katolicki tygodnik społeczny, wydawany w Polsce od 25 listopada 1945 roku przez grupę katolików popierających działania nowej władzy Polski Ludowej. W lipcu 1945 roku Piasecki został zwolniony z więzienia. Po II wojnie światowej w 1945 roku Piasecki współtworzył i kierował polskim ruchem społecznym katolików świeckich,
katolickich skupionym wokół tygodniku Dziś i Jutro. Ten ośrodek katolicki, ruch społeczny katolików świeckich, podtrzymywał nowe władze, podtrzymywał polskie ludowe i wspierał polski rząd w kampanii referendalnej w Polsce w 1946 roku. W 1947 roku Bolesław Piasecki utworzył stowarzyszenie PAX i był przewodniczącym tego stowarzyszenia do swojej śmierci. Piasecki określił podstawowy cel dalszej działalności społecznej jako rekonstrukcja doktryny katolickiej w odniesieniu do trwającego konfliktu między marksizmem a kapitalizmem. Organizacja zarządzała także polskim oddziałem katolickiej organizacji charytatywnej Caritas. To katolicka znana organizacja charytatywna, międzynarodowa, działająca na całym świecie, w tym również w Polsce, która powstała w 1926 roku. W Polsce Ludowej organizacja Caritas została znacjonalizowana przez rząd i dalej ona była zarządzana przez Stowarzyszenie PAX Piaseckiego. W ogóle trzeba powiedzieć, że tak zwany społeczny postępowy ruch katolików świeckich, kierownikiem którego został Bolesław Piasecki, odegrał bardzo ważną rolę w powstaniu patriotycznego ruchu katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I oczywiście ten społeczny postępowy ruch katolików świeckich, jak on nazywał się, został zjednoczony około czasopisma Dziś i Jutro, o czym już mówiłem. Oczywiście, że powstanie takiego patriotycznego, socjalistycznego ruchu katolickiego w Polsce znalazło opór ze strony tej cząstki kościoła katolickiego i tej cząstki obywateli polskich, które wystąpili przeciw socjalizmu, przeciw suwerennego socjalistycznego państwa polskiego, przeciw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i które faktycznie podtrzymywali blok zachodni kapitalistyczny. W przybliżeniu, w 1955 roku kilku ważnych członków Stowarzyszenia PAX, w tym Janusz Zabłocki i przyszły premier Tadeusz Mazowiecki, zbuntowało się i odeszło ze stanowisk partii i gazety. Piasecki nigdy nie został również zaakceptowany przez główny nurt kościoła katolickiego w Polsce, a kardynał Stefan Wyszyński zakazał duchowieństwu prenumeraty gazet Piaseckiego. I tutaj istnieje takie pytanie, szanowni państwo, a kto został naprawdę większym patriotem Polski i w ogóle kto został patriotem Polski, można nawet tak powiedzieć, kardynał Stefan Wyszyński czy Bolesław Piasecki i jego zwolennicy, uczestniki Stowarzyszenia PAX. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Proszę państwa, tutaj padło kluczowe pytanie, a mianowicie, kto jest większym bohaterem? Piasecki czy Wyszyński? Oczywiście jest to powiedziane bardzo dyplomatycznie, tak bym się wyraził, poprzez prowadzącego. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jest on historykiem. W związku z tym przypuszczam, że celowo podał taką dyskusję, pod dyskusję w zasadzie takie pytanie i odpowiedź zależy od widzów również. My też to zrobimy z panią Janną największą przyjemnością, ale zanim do tego przystąpimy, jest to również pytanie do Zakrzewskiego i ciebie, Sławku. Ciebie, Sławku, Giermka Zakrzewskiego, który naprawdę nic nie widzi, aczkolwiek mówię to całkowicie retorycznie. Rozumiesz mnie? Ale całkowicie retorycznie. I teraz tak, pani Janno. Przypominam, że Piasecki został zniszczony w pewnym stopniu poprzez zamordowanie jego syna i to w męczarniach zginął. Po tej śmierci Piasecki się w pewnym stopniu załamał, drodzy państwo.
Ale to jest tak na marginesie, zrobię kiedyś program oddzielnie, bo jest to piękny człowiek, którego ta fałszywa historia próbuje całkowicie wymazać. Ale całkowicie. A dlaczego? Ponieważ walczył z Czoskiem. Zwyczajnie walczył z Czoskiem. A kto był tym Czoskiem? No, właśnie Wyszyński, który był kontynuacją Andrzeja Wyszyńskiego, albo może można by było powiedzieć następcą Andrzeja Wyszyńskiego. Tak, pani Janno, proszę bardzo. Niezłomni też walczyli z Czosnkiem. I proszę tutaj zobaczyć, panie wojsku, jak się to wszystko ładnie składa. Przepraszam najmocniej, pani Janno, przepraszam najmocniej, bo zapomnę. Tu padło od prowadzącego bardzo ważne słowo, że zakazał publikacji Piaseckiego, kardynał Wyszyński. Ja zapraszam do przesłuchania, 22 minuty ma cały filmik i do pierwszej części, ale ta akurat część jest ważna, ta 22-minutowa, bo dalej już nie będziemy puszczać, ale dopełnię to za chwilę. Dopełnię tej perfidii z Judeis w wykonaniu Wyszyńskiego, tak. To była perfidia z Judeis nie tylko do żołnierzy wyklętych przez niewytrapanych, a puszczonych płazem i nieobronionych przez tego wielkiego, świętego Wyszyńskiego. Ten sam grzech i ta sama metoda działania. Dla kogo? Dla Ameryki Von, czyli można powiedzieć dla tego kurwiego kołchozu, bo to jest kurwi kołchoz. Nie eurokołchoz, to jest kurwi kołchoz, któremu służył JP2, Wyszyński, który był promotorem JP2 i Brzeziński, który był ich opiekunem. Doprowadzili do tego, ale to puszczam na koniec, a wróćmy tu do początku rozmowy. Otóż Piasecki w obronie katolicyzmu zrobił bardzo dużo. Z tego, tych dwóch programów pana Radziwona można naprawdę wyciągnąć bardzo mądre i logiczne wnioski. Wyszyński zakazał duchowieństwu prenumeraty gazety Piaseckiego Dziś i Jutro. Zakazał. To była duża prenumerata, bo później on będzie to tłumaczył. To nie było pismo mało znaczące, tylko znaczące. Więc Wyszyński wiedział, co robi. I teraz tu pada takie oczywiście dyplomatyczne dla mnie. Ja rozumiem tego człowieka. To jest historyk. On musi dawać do myślenia, a ludzie mają to pogłębiać, analizować, dyskutować, tak jak i my dyskutujemy. I nie bać się dyskutować. Nie bać się dyskutować o takich sprawach ciężkiej wagi. Kto został prawdziwym patriotą Polski? Kardynał czy Bolesław Piasecki i jego zwolennicy Stowarzyszenia PAX? No, dla mnie to jest jasne, kto był większy. Na dzisiejszą wiedzę, którą mam, jest to jasne. Natomiast wcześniej tam wspomniał pani Janno, że opuścił, zbuntował się, tak? Pani Janno, ja bym jeszcze inaczej to ujął. Tu ja rozumiem porównanie, natomiast tak naprawdę nie powinno się porównywać, bo to tak, jakby się chciało porównać Piłsudskiego do Dmowskiego. To jest dokładnie to samo. Jeżeli porównamy Piaseckiego do Wyszyńskiego, no to są dwie różne postacie. Jeden jest antypolakiem, drugi jest Polakiem i patriotą. Tu tylko można to rozdzielić, rozczłonkować. Przedstawić to w sposób, bym powiedział, brutalny. Mówiąc krótko, był na usługach masonerii. I nie należy nawet, pani Janno, go zaliczać do wroga. Przepraszam, do zdrajcy. Tylko do wroga. Zdrajcą może być Polak. Przypominam, Andrzej Wyszyński, największy morderca, który odpowiada za cały ten holokaust, jak to się mówi, na Rosji i Polakach. Zaraz po rewolucji bolszewickiej, do 50 któregoś roku. Proszę bardzo, pani Janno. Tak, panie Wojtku. Ja myślę, że to był zabieg taki typowo dyplomatyczny, bo on kieruje to pytanie właśnie do tego typu ludzi jak pan Sławek.
No takich ludzi. No w ten sposób musi pytać, bo jak może by powiedzieć wprost taką prawdę? Nie może, bo by obraził Polaków. Tych, co może nie chce obrażać, bo Radio Białoruś robi wszystko, żebyśmy na tą wojnę nie poszli i żeby do tych Polaków, którzy nie chcą wojować z Rosją, dotrzeć. Więc ja to też rozumiem. Nie chcę zrażać zwiedzionych Polaków. Nie chcę. Ale jednak drąży temat i to dla mnie to wystarczy, że ma że ma taką potrzebę, że robi to. A dalej sobie szukajcie, Polacy, prawdy. Szukajcie, drążcie. Pani Teresa Tuszyńska dużo nam otworzyła oczy, mówiąc o Andrzeju Wyszyńskim, kuzynie, tak? To też nie było bez przyczyny, bez kozery. Taki kuzyn, a tyle zła zrobił dla Rosji. I gdzie uciekł, jak go zaczęli się Rosjanie łapać, kto im rewolucję zrobił? Gdzie ten niewydrapany Andrzej Wyszyński, prokurator Rosji, który podpisywał wszystkie wyroki śmierci, przewodniczący ONZ-u, z tego co zrozumiałam, przemawiał w ONZ-cie, wszystkie sroki trzymał za ogon. Gdzie uciekł, mu się zaczęła Rosja palić pod nogami? Ano uciekł do swoich, uciekł do tej Ameryki Won. I później, panie Wojtku, w filmach tam, które tam zdążyłam przejrzeć, tych starych archiwalnych, jakżeż próbowali, że może go załatwili właśnie Rosjanie, no bo zdradził, uciekł do Ameryki, czyli trzeba było się z nim rozprawić. Czyżby mieli interes na przykład go tam już załatwiać? Nie, to było też zrobione po to, że ja uważam, panie Wojtku, to jest moje myślenie, że Amerykanie, jak się z nim już tyle posłużyli, a uciekł, to go sprzątnęli, bo nie był im już potrzebny. Natomiast upiekli w ten sposób dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo mogli odium tego zrzucić na Rosję, bo Rosja miała interes go zabić, Rosja interes go miała przepędzić. Przepędzić tam, gdzie jest jego miejsce. A Amerykanie tak go chronili, jak był takim ważnym osobistością. Tak jak nieraz to mówiliśmy, nie uciekł do Afryki, nie uciekł nigdzie, uciekł do swoich. Tam uciekł, skąd był przekierowany, żeby rewolucję w Rosji z innymi braćmi w wierze zrobić. To byli jego bracia w wierze. Tam byli posłani przez Amerykę Won. I tam piekło tej Rosji zrobili ci ludzie. I teraz nie bez kozery jest tu zbieżność nazwisk. Nie bez kozery. Na Szewskiej spotkało się, pani Teresa to też mówi w swoich filmikach, w Krakowie przed wojną na Szewskiej spotkał się artysta, malarz Hitler, spotkał się Andrzej Wyszyński i jeszcze trzecia osoba, która mi umknęła, może pani Tereso, pani to napisze, bo umknęło mi z pamięci. I to był czas tuż przed wojną. Po co oni się tam spotkali? A tak się naradzali, jak i w 1913 roku, kiedy powstała Solidarność w Rosji. I już właśnie tam się tym Andrzej i inni zajmowali, jak zrobić w Rosji rewolucję. No i zrobili. Nie Rosjanie zrobili sobie rewolucję, tylko niewydrapani zrobili Rosjanom rewolucję. Także no jest to tu powiązanie. Jest to sprawa śmierdząca, tego nikt nie chce wiązać, no bo przecież u nas jest to święty. To czemu ten święty, pytam się, machnął ręką na tak zwanych niezłomnych, których właśnie w kaźniach ubeckich, i co ten święty wasz Wyszyński następny, to nie miał pojęcia, że w kaźniach ubeckich to pracują właśnie niewydrapani i znęcają się nad tymi Polakami w sposób okrutny? Nie wiedział naprawdę? Panie Zakrzewski, panie Sławku i inni zwiedzeni ludzie. I teraz tak, jeżeli się stawia tu, panie Wojtku, świętym, różnym, następne pomniki i tablice zasłużonych, to ja się pytam, ja jako Kielczanka, dlaczego księdzu kieleckiemu biskupowi Kaczmarkowi do tej pory nie beatyfikowano go, nawet nie błogosławiano go. Dlaczego? Bo zarzucano mu, właśnie zarzucali mu niewydrapani, że nie pozwolił w czasie pogromu kieleckiego, nie wysłał tam swoich księży uliczką na dół, bo tam jest bardzo blisko, z pomocą dla biednych braci tam w wierze. Nie wysłał. I jakie dostał zarzuty Kaczmarek przed umieszczeniem go w kaźniach niewydrapanych, gdzie polewano go fekaliami w karcerzu, przepraszam,
gdzie wykończono mu zdrowie, że jak wyszedł, to już niestety długo nie pociągnął, bo go nie zabili, ale go zniszczyli. Tak jak zniszczyli Piaseckiego, oni mają taką metodę. Pan Henryk Pawlik też mi o tym mówił. Oni zabijają czasem powoli, a najczęściej prześladują dzieci. No biskup nie miał dzieci, to poszedł do więzienia, gdzie był zniszczony doszczętnie. Nie siedział sobie jak Wyszyński w pałacu, gdzie mu było zimno w dupkę i go okrywali tam i mu bardzo pomagali. Nie, biskupa Kaczmarka zniszczono, a zarzuty jakie miał, jeszcze raz powtarzam, to był antysemityzm. A jeszcze w drodze perfidii, panie Wojtku, były takie zarzuty wobec niego, że ci niewydratani zarzucali mu, że on jest agentem amerykańskim. Rozumie pan? Tą perfidię dopiero. Ci, co go tam w tej kaźni umordowali i zamęczyli, zarzucali mu antysemityzm i powiązania z Ameryką. No bardzo ciekawe rzeczy. Agent amerykański, ale antysemita, prawda? Jakie niedorzeczności. I zniszczyli człowieka. I się pytam, gdzie ten człowiek ma, ma do tej pory jakikolwiek oddanie jego pamięci, a już nie mówię uświęcenie, tak, bo to był męczennik za wiarę prawdziwy. To bardzo podobnie, pani Mianno, jak z Kazimierzem tatusiem, szczęść Boże. Bardzo podobnie. Tak. Pani Mianno, przejdziemy teraz do ostatniego filmu. Tak. Czyli mówiąc krótko, ja nie będę tutaj powracał do Piaseckiego w tym momencie, prawda, i powiązania z Wyszyńskim, bo żeśmy tu krótko, ale sporo powiedzieli na ten temat. Tak czy owak, będzie zrobiony oddzielnie materiał, bo to jest obszerny materiał. I postaram się to zrobić z panią Teresą. Pani Joanno. O, fajnie, panie Wojtku, dobra. I teraz tylko 10 minut podsumowania. To dla tych piosowców, tych, co się mają za tych, co to Pana Boga trzymają już za rękę, od Piusa X. Od którego momentu, pani Janu? Poświęca. Panie Wojtku, od 17 minuty do 27:30 sekundy. Może Pan to podzielić na pół, bo jest to będzie 10 minut. To jak Pan uważa? Już sekundkę. Od 17 do której? Do 27. 10 minut, dobrze. To jest dokument. Tak, dokument biskupa Marka Piwarumasa. Tak, od 17, 10 minut. Będzie czytał to pan Woziński. W związku z tak, tym. Czyta dokument. Czyta dokument. W związku z tym. Ja to pani Jana później zobaczy, że będzie pewna hierarchia. O, zapraszamy. I zobaczymy, czy ciągiem, pani Janno, to lecimy, czy po 5 minutach przerywamy. Panie Wojtku, tak jak zawsze, pana coś tam zauważy, pan coś ciekawego, proszę przerwać. Dobrze, zapraszamy. Jak nie, może być i 10 minut. Dobrze. Zapraszamy. Wszystkim wierzą w papiestwo i omylność papieską i prymat biskupa rzymskiego. A przy tym nie uznają bo dziś Franciszka Bergoglio jako prawowitego następcy. Takie proporcje mają być. Innymi słowy, nie uznają Bergoglio za prawdziwego papieża. Słowo sedevacantyzm składa się z dwóch łacińskich wyrazów, które razem oznaczają stolica jest pusta. Sede vacante, stolica jest pusta. Wbrew różnym argumentom podnoszonym przeciw temu stanowisku, iż bazuje ono na fałszywym oczekiwaniu, że papież nie może być zły, albo że jest ono emocjonalną reakcją na problemy Kościoła, stanowisko sedevacantystyczne opiera się na katolickiej doktrynie nieomylności i niezniszczalności Kościoła i na stanowisku teologicznym wielkiego doktora Kościoła świętego Roberta Bellarmina. Jako wprowadzenie do tego artykułu, niechaj tradycyjny katolik zada sobie wpierw pytanie, dlaczego jest tradycyjnym katolikiem? Należy powiedzieć, dlaczego jesteś katolikiem? Dlaczego nie uczęszczam na msze odprawiane według nowego porządku? Dlaczego odrzuca nauczanie II Soboru Watykańskiego o wolności religijnej i o ekumenizmie? Dlaczego odrzuca nowy kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku?
według którego schizmatycy i heretycy mogą pod pewnymi warunkami, bez wyrzeczenia się swoich błędów i bez wyznania wiary katolickiej, otrzymać od katolickiego kapłana sakrament pokuty ostatniego namaszczenia świętych Eucharystii. Może być, że my w ogóle o tych rzeczach nie wiemy. Dość. I tak naprawdę uczęszczamy na mszę świętą w rycie rzymskim, a to jest jakaś nasze ciało, a nasza dusza dalej jest przy soborowie, po soborowie, tam jesteśmy, tam jest nasza ojczyzna faktycznie. Ze względu na brak świadomości jeszcze. Może być i kapłana, i czcigodnej wiary, i mojej, i waszej. Jeżeli tradycyjny katolik odpowie na pierwsze pytanie poprawnie, całkiem łatwo skonstatuje, iż nowa msza bez wątpienia stanowi niebezpieczeństwo dla jego wiary i że wskutek radykalnych zmian w ofertorium i samej konsekracji wątpliwym jeszcze w ogóle dokonuje się przeistoczenie. W odpowiedzi na drugie pytanie tradycyjny katolik stwierdziłby właściwie, że dekrety Watykanu II o wolności religijnej i ekumenizmie zostały potępione przez wcześniejszych papieży, a w szczególności przez papieża Piusa IX w synapusie Błędu. Wreszcie na trzecie pytanie tradycyjny katolik odpowiedziałby z pewnością, że takie prawo w nowym kodeksie nie może być nigdy uważane za prawdziwą, wiążącą legislację, bo w przeciwnym razie sakramenty byłyby świętokradczo udzielane heretykom i schizmatykom. Jakże właściwą była następująca refleksja arcybiskupa Marcel Lefebvre, napisana z okazji suspensy ad divinis nałożonej na niego przez Pawła VI 29 czerwca 1976 roku. I teraz cytat z arcybiskupa Lefebvre. Kościół soborowy jest kościołem schizmatyckim, ponieważ oddalił się od kościoła katolickiego, który był zawsze. Ma on swoje nowe dogmaty, swoje nowe kapłaństwo, swoje nowe instytucje, swój nowy kult. Wszystko to już potępione przez kościół w wielu oficjalnych i ostatecznych dokumentach. Ten kościół soborowy jest schizmatycki, ponieważ obrał on sobie jako podstawę swojego uwspółcześniania zasady stojące w opozycji do zasad kościoła katolickiego, takie jak nowa koncepcja mszy, wyrażona w numerach 5 wprowadzenia do dekretu Missale Romanum i 7 jego pierwszego rozdziału, nadająca zgromadzeniu charakter kapłański, który nie może mu przysługiwać, podobnie jak naturalne, to znaczy boskie, prawo każdej osoby i każdej grupy osób do wolności religijnej. Prawo do wolności religijnej jest bluźniercze. Zmierza ono zniszczyć przymioty Boga, Jego majestat, Jego chwałę, Jego panowanie. Prawo to implikuje wolność sumienia, wolność myśli i wszystkie te masońskie wolności. Uważajcie, jak tak słuchacie ludzi, starsi czasem mogą być, każdemu wolno myśleć, jak myśli. Bez fartuszka mason tak myśli. Gdzie się formalnie nie zapisywał z powietrza, nie z powietrza, z mediów, z rozmów od ludzi wziął takie myśle. Człowiek ma obowiązek myśleć nie jak chce, tylko jak rozum ludzki jest stworzony dla prawdy. Po Bożemu obowiązek myśleć. I tak mu wolno myśleć. Niech tradycyjny katolik, szczególnie członkowie Bractwa Świętego Piusa X, zapyta sam siebie, w jakich granicach papież, biskupi, księża i świeccy przynależeli do tego samego kościoła, który, jak zauważył arcybiskup Lefebvre, sam się odseparował od kościoła katolickiego. Franciszek Bergoglio, podobnie jak Benedykt XVI i Jan Paweł II przed nim, był i jest gorliwym promotorem soborowego kościoła. Narzuca on mszę według Novus Ordo i fałszywe nauczanie Watykanum Secundum. Podąża śladami Jana Pawła II, którym promulgował nowy kodeks prawa kanonicznego w 1983 i osobiście praktykował fałszywy ekumenizm i heretycki indyferentyzm religijny w Asyżu we Włoszech 27 października 1986 roku przez ohydne zgromadzenie wszystkich fałszywych religii świata, których przedstawiciele modlili się do swoich fałszywych bożków o pokój na świecie. W sposób tak nieprzyjemny, jak tylko ten temat może być, tradycyjni katolicy stanęli przed strasznymi i palącymi pytaniami. Czy Kościół soborowy jest Kościołem katolickim? Czy Franciszek Bergoglio jako głowa Kościoła soborowego jest prawdziwym papieżem?
Sedewakantysta bez wahania i wyraźnie powiedziałby: nie, katolik powie nie. Sądzić inaczej, odpowiadać twierdząco na powyższe pytania byłoby dawaniem do zrozumienia, że Kościół katolicki zaniechał swojego celu, że Kościół Chrystusa nie jest nieomylny i niezniszczalny, że papież nie jest opoką, na której Chrystus założył swój Kościół, iż nie spełnia się obietnica Chrystusa, iż będzie on ze swoim Kościołem przez wszystkie dni aż do skończenia świata i że zabrakło szczególnej asystencji Ducha Świętego. Są to wnioski, do których tradycyjny katolik w żadnym wypadku nie mógłby dojść. Należy mieć także wzgląd na następującą wypowiedź pierwszego Soboru Watykańskiego, 1870 rok. Albowiem ojcowie IV Soboru Konstantynopolitańskiego, idąc śladem swych poprzedników, głosili następujące wyznanie wiary. Pierwszym warunkiem zbawienia jest przestrzeganie zasad prawdziwej wiary. A przecież nie można pominąć postanowienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi: ty jesteś opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. I słowa te znajdują potwierdzenie w faktach, gdyż wiara katolicka zawsze była zachowana nieskalaną na stolicy apostolskiej i głoszona świętą nauką. Wiedzieli doskonale, iż stolica Piotrowa jest zawsze wolna od wszelkiego błędu, zgodnie z boską obietnicą uczynioną przez naszego Pana i Zbawcę głowie swoich apostołów. A ja modliłem się za ciebie, by nie zabrakło ci wiary, a ty kiedyś nawróciwszy się utwierdzaj braci twoich. Papież Leon XIII w swojej encyklice Satis Cognitum nauczał, iż urząd nauczycielski Kościoła nigdy nie może być w błędzie. Gdyby żywe magisterium mogło być w jakikolwiek sposób fałszywe, powodowałoby to ewidentną sprzeczność, gdyż w takim wypadku to sam Bóg byłby autorem błędu. Jak może tradycyjny katolik z jednej strony odrzucać nową mszę, heretyckie nauczanie Watykanum Sekundum i nowy kodeks prawa kanonicznego z 1983, a z drugiej strony wciąż uznawać za papieża właśnie tę osobę, która oficjalnie promulguje i narzuca tego rodzaju błędy? Należy wziąć pod uwagę jeszcze inną kwestię. Czy wiara i rząd dla tradycyjnego katolika są takie same, jak dla Franciszka Bergoglio i jego koncyliarnego kościoła? Czy tradycyjni katolicy wyznają taką samą doktrynę, jak Franciszek Bergoglio i jego soborowy kościół, dotyczącą nowej mszy, fałszywego ekumenizmu i wolności religijnej? Czy tradycyjni katolicy są podporządkowani lokalnej hierarchii w ostatecznej instancji Rzymowi? Czy tradycyjni katolicy są posłuszni dekretom Kościoła Soborowego? Papież Pius XII w swojej encyklice o mistycznym ciele Chrystusa naucza: z tego powodu ci, którzy są wzajemnie rozdzieleni wiarą lub kierownictwem, nie są w możności żyć w tak pojętym jednolitym ciele, ani też w jednym jego boskim duchu. Czy tradycyjni katolicy są zjednoczeni co do wiary i rządu z Kościołem Soborowym, czy też oddzieleni od tego? Sedewakantysta uczciwie uznaje, iż jego wiara rzeczywiście nie jest taka sama jak wiara Franciszka Bergoglio i jego koncyliarnego kościoła. Uznaje, iż nie jest obecnie podporządkowany i posłuszny Franciszkowi Bergoglio. Jako tradycyjny katolik sedewakantysta jest wierny całemu nauczaniu Kościoła katolickiego i je wyznaje. A to wyznanie prawdziwej wiary zawiera w sobie odrzucenie fałszywego nauczania Watykanum Sekundum. Wszystko to już potępione przez Kościół w wielu oficjalnych ostatecznych dokumentach. Arcybiskup Marcel Lefebvre, 29 czerwca 76. W czasie pierwszej modlitwy kanonu tradycyjnej mszy świętej, która zaczyna się od słów Te igitur, kapłan w normalnym czasie powinien wypowiedzieć zwrot una cum papa nostro, razem z papieżem naszym, i wymienia imię. Jakie znaczenie niesie za sobą ten krótki zwrot una cum, wraz z? Jedność w wierze, jedność w kierownictwie, jedność we mszy i w sakramentach. Zjednoczony, oto jest znaczenie. Czy tradycyjny kapłan może uczciwie recytować w kanonie, iż jest una cum Franciszkiem Bergoglio? Czyli w jedności z, w czym jest on, unakum, czy w jedności z Franciszkiem, z Bergoglio? W soborowym nauczaniu, w kierownictwie, w oficjalnej... Pani Janno, do 28 minuty pokazałem się ponad 10 minut. Tutaj nie bez kozery postawiłem Jezusa Chrystusa, by zaakcentować, panie Woźnicki, że twój Bóg nie jest moim Bogiem. Otóż... będziesz miał okazję zobaczyć
sobie w rzeczywistości, jak to wygląda. I dlatego również pomniejszyłem twój obraz dla proporcji, by to było zachowane jak należy, prawda? Ponieważ dla mnie nie jesteś księdzem. Ale czytasz coś, co jest ważne. I w związku z tym nie trzeba było aż tak bardzo ciebie oglądać się, tylko słuchać się. Pani Janno, zapraszam. Pani Janno? Pani Janno? No ciekawe. Co to się stało? Pani Janna zniknęła? Zniknęła. A co to się stało, że pani zniknęła? A ja myślałam, że pan mnie wyłączył. A po co? Że będzie długo. No skąd? No właśnie mam? Tak się zastanawiałam, po co. Ja tu nic nie dotykałam. No myślałam, ty... że pan, że będzie lepiej słyszeć. No, że będzie lepiej panu się przegrywać. Nie, nie. Nie wiem, co się stało, ale to nie ma znaczenia. Pani Janno, ja tam powiedziałem dwa słówka a propos tego. I proszę bardzo, niech pani się wypowie, bo ma pani w tym kierunku dużo większą wiedzę. Ale panie Wojtku, całość pan puścił 10 minut? Ponad, do 28 minuty. Aha, to bardzo dobrze. Ja tu się nie muszę wypowiadać, bo tutaj ten biskup to powiedział tak wyraźnie, że wystarczy to przesłuchać. Mhm. Jak mało jeden raz, to przesłuchać jak biskup ryś. Polecam złośliwcą. Przesłuchać 4 razy. To jest tak dokładnie powiedziane, że mój komentarz jest tu zbędny. Ale chcę dołożyć inną rzecz, panie Wojtku. Tu ksiądz powiedział, kiedy myśmy się śmiali, bo mieliśmy świętego JP2, inni płakali. Tak, ludzi prześladowanych za to, że nie odeszli od prawowiernej wiary, było trochę. Byli oni tak samo wyklęci, jak nasi żołnierze po wojnie i kończyli tak samo, może nie ze zrywanymi paznokciami, ale w sposób niestety też nie mniej haniebny, bo odrzuceni, posądzani o zwariowanie, o tak dalej, tak dalej. A tu wszyscy się śmiali, bo mają świętości posoborowe. No nie było świętości. Także ładnie to ksiądz powiedział, kiedy myśmy się śmiali, inni płakali. I do takich płaczących należał Gregory Hetze, Castro de Mayer, ojciec Kamel. Można by tego... Trochę ich było, tych niezłomnych, prawdziwych pasterzy Kościoła. I, a u nas takim był ojciec Józef, to przypominam, o Alwerni pod Krakowem, który w nocy wstał i na dowód swojego buntu porąbał kościół, przepraszam, stół posoborowy. Nie ruszył nic świętości ze świętych obrazów czy nic w kościele. Także później powiedziano, ja tam nawet dzwoniłam, rozmawiałam teraz z tym przełożonym, że taki faktycznie był, tak zrobił. No posądzano, że przeżył wojnę i tak się wojna piętnem odbiła, że z tej traumy powojennej wstał w nocy i porąbał stół posoborowy. Tylko czemu akurat tylko stół? A czemu akurat tylko stół? Także byli tacy właśnie i oni cierpieli. A wtedy w tym czasie tu pełne błonia były. Święty Santo Subito już za życia. Tak jak teraz Szczęść Boże idzie, panie Wojtku. To już święty za życia. Jakoś wszyscy święci prawdziwie to żyli i mieli piekło za życia i niezrozumienie, ale te niewydrapane to już za życia każdy jeden był święty i okrzykiwany świętym. Jakoś tak dziwnie, prawda? I teraz tak, sedewakantyzm, stanowisko teologiczne. Tutaj było to zaznaczone. Jest to stanowisko teologiczne. Tak, sedewakantyści pierwsi to odkryli, był tam rozłam między bratem Piusa X, które poszło na ten układ na sedewakantyści nie poszli.
Czyli ich stanowisko było faktycznie niezłomne i twarde. Ja pamiętam, że jak mnie wyklinano z kościoła, to mi proponowano, żebym właśnie poszła do księdza Trytka. Ja tych wtedy rzeczy nie rozumiałam, panie Wojtku. Poza tym ja uważam papieża, nie miałam takiego stanowiska, żebym nie uważała papieża. Ja tylko powiedziałam, że nie będę słuchać papieża, który nie słucha Boga. Krótko, tak jak ojciec Pelanowski. Natomiast, że to wszystko się teraz tak kształtuje, że wychodzi jednak racja, że nie mamy papieża, że jest bez papiezie od 60 lat, no to wychodzi na to, że sedewakantyści jednak szli drogą najbardziej niezłomnych ludzi. Nie poszli na żaden układ. Także te rzeczy, ta wojna religijna jeszcze będzie trwała i jak się to wszystko potoczy, to zobaczymy. Ja robiłam takie ulotki parę lat temu z fragmentu książki Zbójecki Kościół, część pierwsza, Patryka Henry'ego Omlora. I jeżeli pan pozwoli, ile tam mamy czasu, to jeszcze... No pani Anno, mamy już 2 godziny prawie. Już 2 godziny? Tak. To tym bym zakończyła, panie Wojtku. Dobrze. Dobrze? Zajmie mi to chwilę. Nowa moralność ekumenizmu. Biorąc za przykład dekret o ekumenizmie, rozważmy następnie, jak nowy ekumeniczny kościół wywrócił moralne nauczanie prawdziwego kościoła katolickiego. Według kodeksu prawa kanonicznego, kanon 1258, wszelka czynna forma uczestnictwa w obrzędach nie z katolikami jest całkowicie i zwyczajnie zakazana pod karą grzechu śmiertelnego. Takie uczestnictwo we wspólnych nabożeństwach religijnych nazywane jest communicatio in sacris. Każdego księdza uczono i wbijano mu do głowy w seminarium, że communicatio in sacris jest absolutnie zakazane żadnych jeśli i albo żadnych pod karą grzechu śmiertelnego. I wszyscy katolicy byli tego świadomi lub oczywiście powinni byli być tego świadomi, takiego właśnie nauczania. By zrozumieć w pełni jasno naukę o communicatio in sacris, konieczne jest wychwycenie różnicy między aktywnym a biernym udziałem i tak dalej. Tu jest to rozwinięcie, nie będę tego czytać, zakończę te ubolewania Henry'ego Omlora w ten sposób. Jak można? Byli ci katolicy, to jest głos katolików, którzy wtedy, kiedy myśmy się śmiali, oni płakali. I ten głos tych ludzi chcę przypomnieć. Jak można świadczyć, to był taki agrekontra tego uśmiechniętego waszego świętego Lolka, który wam to tak pięknie na tych błoniach mówił, a tam ludzie płakali. I mówili tak, tylko nikt ich nie słyszał. Jak można świadczyć o jedności Kościoła, to znaczy jedności katolickiego Kościoła, modląc się na niekatolickim nabożeństwie? Jak można mieć udział w środkach łaski, uczestnicząc w zgromadzeniu, które odrzuca wszystkie zwyczajne kanały łaski dane nam przez Chrystusa? Jak może katolik współuczestniczyć w środkach łaski, dopuszczając się czynu zabronionego przez prawo naturalne, to jest formalnego udziału w złym czynie? Jak w końcu można mieć udział w środkach łaski, popełniając grzech śmiertelny? Ludzie mają ścisły obowiązek, mówi papież Leon XIII, w ten sposób Boga czcić, w jaki sam Bóg nauczył, że chce być czczony. Immortale Dei. Tak to wygląda. Nie próbujcie nam wmawiać, że nic zasadniczego się nie zmieniło, że w Zbójeckim Kościele tkwi istota Kościoła katolickiego. To był Zbójecki Kościół, to jest Zbójecki Kościół. Nikt nie mówi, że reguły moralności, definicja, czym jest grzech, a czym nie jest, nie zostały zmienione. A to był 71 rok, kiedy ci ludzie płakali. A dziś? Kiedy już widzą, że jest grzech nawet błogosławiony w Kościele i oni w zaparte nie widzą żadnego grzechu w swoich papieżach. Nowe doktryny przedłożone do wierzenia i nowy kodeks moralności stają w otwartym konflikcie z nauką i prawdziwą i moralnością prawdziwego Kościoła katolickiego. Nowy ekumeniczny Kościół ma się tak do prawdziwego Kościoła katolickiego, jak liczba 4 do liczby pi. Tyle, dziękuję, amen. To był głos ludzi, którzy się wtedy nie zgodzili. Poumierali, odeszli. Ktoś to musi
dalej o to walczyć. Dziękuję bardzo pani Janno. Jak zwykle na zakończenie. Serce wandyjskie, nie pełzające, tylko walczące, i Jezus Chrystus na białym koniu z berłem w ręku. Jeszcze raz powtarzam, nie bez powodu. Nie bez powodu, bo to berło dosięgnie każdego, kto idzie w innym kierunku, niż mu przysięgał. Panie Wojtku, nie byłabym sobą, jakbym nie dołożyła jeszcze tego pieca. Jedno zdanie. Bulle quo primum tempore, 1570 rok, 4 lipiec, mówi: przez tę konstytucję, która będzie mieć prawną moc po wsze czasy, my, Kościół, Święty Kościół Katolicki, stanowimy, że głoszenie innej mszy będzie odtąd bezprawiem i na zawsze. To jest recytowanie lub śpiewanie mszy świętej według formuły innej niż ta przez nas wydana jest pod groźbą anatemy sit. I ja tego wtedy nie wiedziałam, kiedy mnie wyklinano z kościoła. Kto mnie wyklinał? Ci, co są wyklęci. I tyle, Pani Wojtku. Dziękuję bardzo Pani Janno. Nie uciekajcie od wartości. Z Panem Bogiem, Pani Janno. Do następnego razu.